Maj się kwieci, wyzbierajmy wszystkie śmieci. To akcja na początek maja zainicjowana przez Agnieszkę Kucybałę, do której dołączyły panie z koła gospodyń wiejskich i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzawach. W pierwszy dzień maja postanowili wspólnie posprzątać Młodzawy. Przyszli ze swoimi dziećmi. Pierwsza grupa spotkała się w świetlicy przy strażnicy OSP i następnie po zaopatrzeniu się w worki plastikowe zaczęli sprzątać centrum Młodzaw aż do granicy lasu. Druga grupa wyruszyła od strony kościoła. Posprzątany został również teren wokół świetlicy. Została przycięta trawa, posprzątano altanę z miejscem na grilla, naprawiono uszkodzenia dachów. Worki, które możemy zobaczyć przed strażnicą OSP, to tylko część tych zbiorów. Po pozostałe trzeba pojechać samochodami. To godna pochwalenia akcja mieszkańców Młodzaw, ale nie pierwsza. Organizują tutaj mnóstwo różnych spotkań dla społeczności Młodzaw. Wspólna praca to nie tylko sam cel w sobie, sprzątanie, ale także integracja środowiska, współpraca, pomoc wzajemna, zacieśnianie więzi przyjaźni. Gratuluję tego działania. To lekcja nie tylko dla dzieci, które zabraliście ze sobą, ale to lekcja również dla nas wszystkich, którzy widzimy, że trzeba dbać o swoje środowisko. Na zakończenie odbyło się zebranie wszystkich uczestników, no jakże by inaczej. Padło hasło, należy rozdzielić rolę na zbliżający się festyn Dzień Sąsiada. Na pewno Was odwiedzimy, bo warto przyglądać się, jak to ta mała ojczyzna pięknie rośnie. Gratuluję jeszcze raz i bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzień dobry, serdecznie wszystkich Was witam, bośmy się zebrały z jednego, z drugiego, z trzeciego końca, prawda? I panowie strażacy i z Domu Kultury i z Domu Kultury Inicjatywa i Koło Gospodyń Wiejskich Młodzawy dziś i jutro. Zorganizowaliśmy się, żeby posprzątać kawałeczek naszego małego świata. No i efekty tego widać, prawda? Efekty tego widać. Także bardzo się cieszę, że nam się to udało. Udał nam się też dzień piękny, prawda? Także i panowie strażacy też bardzo licznie przybyli, więc się cieszymy niezmiernie, że jesteśmy taką zgraną grupą, tak. I że możemy coś zrobić, jeżeli tylko sobie zachcemy, prawda? Dzisiaj właśnie oprócz tego sprzątania świata będzie zebranie, na którym omówimy sobie założenia dotyczące Dnia Sąsiada. Zobowiążemy się, każdy przyjmie jakieś tam zadanie do wykonania i po prostu będziemy chcieli, żeby ten Dzień Sąsiada nam wyszedł tak ładnie, jak w tamtym roku, a może nawet jeszcze lepiej. Dlatego, że wydaje mi się, że to się już wpisało w tradycję, prawda? Reklama już była, żeby wszystko się odbyło jak należy. Także dziś jest bardzo ważny dzień, nie tylko sprzątanie, ale i różne założenia, a może potem nawet kiełbaska się wykojarzy jakoś. Zobaczymy.